Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Wąsacz, jesteśmy w Hello Neighbor 2, ja mam wąsa, sąsiad też ma wąsa, no jakoś to musi, wiecie, współgrać ze sobą to wszystko. No jesteśmy w kolejnym odcinku i rozwiązujemy w dalszym ciągu zagadki, które tutaj, jak już sobie ustaliliśmy, są fajne, nieco skomplikowane. Skończyliśmy na tym, że ułożyliśmy obrazek, a nam tutaj chodzi cały czas policjant, więc uważajmy, żeby na niego jakoś nie trafić. Ej, idź od razu na dzień dobry. Nie, 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 to ja wychodzę w ogóle kompletnie stąd. Czy on będzie gdzieś po dole chodził? Na razie porządku pilnuje, ale czy odejdzie od razu? Odchodzi, zamykając jeszcze za sobą. Jest opcja, żebym od razu na górę zraszował. Spróbujmy to zrobić. I teraz tak, wezmę sobie to i wezmę sobie również to. I chciałem wam podziękować za wszystkie porady, które mi pisaliście, również te fabularne. Akurat mimo, że bardzo lubię Hello Neighbor, to nie miałem aż tak dużo styczności z fabułą i niektóre rzeczy mi uświadomiliście, między innymi to, że nasza postać nazywa się Quentin, nie jestem bohaterem z pierwszej części, że sąsiad brał swojego syna wcześniej do domu. No i to tam warto mieć na uwadze. A tak to na tabie mam ekwipunek, mówiliście mi, to jest nowość. O nie, idzie tutaj, idzie tutaj. Proszę, udało się, udało się. I mogę z niego sobie wybierać poszczególne przedmioty. Wcześniej jakoś tak wyszło, że kurde, nie wiem, rzucałem na podłogę, wybierałem i jakoś to tak dziwnie wychodziło. Okej, on poszedł sobie. Pytanie, czy ja jestem w stanie zamontować gdzieś kamerę? Na przykład, nie wiem, tutaj. Jestem w stanie i będę wtedy widział, co on robi, tylko to miejsce za bardzo nie ma sensu. Jest to jakieś takie ułatwienie dla nas. Ja bym proponował, żebyśmy gdzieś tutaj kamerę zamieścili i bym widział w każdej chwili, czy on... Idzie, idzie! O! Idealnie się przydała! Widzieliśmy, że faktycznie policjant tutaj wchodzi na górę po schodach i w idealnym momencie go zobaczyliśmy. A niech to! Nie udało się znaleźć tego wścibskiego dzieciaka! I zobaczmy, mam nożyczki, tutaj łom. Łomu będę chyba potrzebował za niedługo, ale tak to jeszcze spojrzę sobie szybciutko na kamerę. Nie widzę go. Mogę parę kamer nawet rozmieścić, to jest jedna z nich. I ostatnio chciałem wziąć bateryjkę, właśnie, bateryjka mi się zbugowała niestety i gdzieś tam za szafą utknęła, nie mogłem jej wziąć. Zobaczmy sobie szybko, jak sprawa się ma z policjantem. Nic tu nie widzę, a mogę też tym ruszać. Mam nadzieję, że tutaj on nie chodzi. Dobra, nie ma go tutaj. Jest gdzieś w pobliżu. Nie ma go. To teraz tak, chciałbym bateryjkę wrzucić do tego. Chodzi gdzieś tu? Chyba tak. I też w ogóle fajne mieliście reakcje, mam nadzieję, że wąs wam się spodobał. Ja sobie zapuszczam brodę, ale są to takie próby niezbyt udane moim zdaniem do końca. Ale póki co bawię się sobą, bawię się życiem. Chociaż miałem swego czasu taką rozkminę, że mi to nieco burzy wizerunek chłopca, jaki sobie zrobiłem. Okej, odchodzi stąd. To ja w takim razie zobaczę, co z tą bateryjką. Nie wraca tu, nie? Nie. Zobaczę, co z tą bateryjką. No to włożę ją tutaj. I co wtedy się dzieje? Ja mogę to... Nie, 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 szybko. Do szafy, do szafy, do szafy! Coś puściliśmy. Autko zjechało i nie wiemy, czy ono zjechało tam gdzieś w stronę łóżka. Chyba nie idzie w naszą stronę, zobaczę szybko. Nie widzę. Może jest gdzieś na dole. I co mi to dało? Idzie na górę, idzie na górę. Dobra, skoro wychodzi, to raczej mnie nie usłyszy. Idzie na dół. Czemu mam takiego zooma? Jak go zmienić? I co tu się dzieje? O! Klucz. A co z tym panem? Nie idzie chyba. Tu klucz mi przyniósł. Nie? Szybko, szybko. I to jest, właśnie, to jest trzeci klucz. No nie do czegoś, tylko do tej piwnicy, do której próbujemy się dostać. Czyli tutaj był trzeci klucz. To jeszcze jeden musimy zdobyć, tylko nie mam pojęcia skąd. Wydaje mi się, że z góry to było wszystko, bo nie było żadnych innych tropów odnośnie tego, żeby jakaś to jeszcze zagadka się znajdowała, czy coś w ten deseń. Zróbmy może tak. Puszczę sobie to, zobaczę, kamerkę. On próbuje coś znaleźć, nie cofa się. Idzie na dół. Idzie na dół. Więc ja mogę teraz iść za nim. Raczej mnie nie usłyszy. Nie! Usłyszał mnie, usłyszał mnie! Bo on słyszy drzwi też bardzo dobrze. Mogę spróbować. Spróbuję, spróbuję. Dobra, jest, jestem na dole. On chyba też jest nawet na dole. Schowam się na chwilę. Okej.
Teraz na pewno mnie nie goni. Tam jest, tam jest. Widzę go. Wezmę sobie też klucz, żeby już mieć przygotowany. I będziemy otwierali właśnie piwnicę. Znaczy jeszcze jeden jest potrzebny, nie mam pojęcia skąd. Ale muszę już i tak tutaj wyłożyć ten, co mam. Słuchaj, co chwilę wzdychanie. O, przechodzi obok mnie. Na szczęście nie przejdzie mu przez myśl, żeby sprawdzić to miejsce. To ja idę. On będzie słyszał te drzwi. Ale szybko klucz. To ta kłódka. Ostatnia to była kłódka. I wychodzę stąd. Na razie stąd wyjdźmy. Jaka może być następna zagadka? Coś czuję, że to jest coś z tym domkiem, który jest tutaj. Może coś z tą lalką trzeba zrobić. O, łom tu jest. A ja mam jeden łom przy sobie. W ekwipunku mam. Dziwne. Czy ja jestem w stanie tę lalkę włożyć do domku? Jestem w stanie tutaj postawić. Czyli jeszcze dwie potrzebuję lalki postawić. Na piedestałach. Tylko gdzie je znaleźć? Czy one będą gdzieś poukrywane po całym domu? Czy może gdzieś właśnie w innych domach w ogóle będą? Nie mam pojęcia. Ale co do tej zagadki, to też mamy podpowiedź na lodówce. Na lodówce jest sąsiad z jego córką i synem, jeśli dobrze to rozumiem. No i właśnie to był ten syn. Tylko znalezienie tego może być trudne. W kiblu nie ma. Kurde, bawienie się drzwiami. Jeszcze chlubtam sobie tu. Nie, 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 nie. Ja bym pochodził tak szybko i faktycznie popatrzył po regałach i wszędzie, czy na pewno jakieś lalki nie opuściłem. To nie może być takie skomplikowane, to są rękawice jakieś. Tu jest szafa, do której chyba łomu potrzebuję. Mam łom, w zasadzie. Weźmy sobie go, wyjmijmy. To chcę, łom. I tu, deskę, dobra. Jest coś, jest lalka, kolejna. Córeczka. Nie, nie. Liczyłem, że jeszcze uda mi się przebiec obok niego. Nie mam tej córeczki, muszę jeszcze raz chyba to zrobić co wcześniej. Leży ta lalka, połóżmy ją tutaj. I jeszcze potrzebuję lalki sąsiada. Ktoś mi też coś mówił. Nie, 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 nie. Ktoś mi też coś mówił, że podobno kanały można ustawić te same na telewizorkach. Może coś za to dostaniemy, może to też jest jakaś zagadka. Byłaby to podpowiedź na pewno. Są tu jakieś lalki, a może nożycami coś jestem w stanie zrobić. Lalka sąsiada, może w pokoju sąsiada jego lalka będzie, ale kto chciałby mieć swoją własną lalkę w samego siebie w swojej sypialni? Nie no, w sumie ja bym chciał. No niemożliwe, nie, 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 nie! Kompletnie nie miałem pojęcia, gdzie tego szukać, ale sprawdziłem sobie, że chyba to jest to. Na górę jesteśmy w stanie wejść i tutaj jest jakiś went z tym, no akurat tu mi się nie kapnął, że coś jest. Jest jakaś mapa też obok stodoła. Tutaj jest x-ik jakiś zaznaczony, nie wiem co ten x-ik może oznaczać. Może to też być po prostu drzewo, że na drzewie coś się znajduje. No i w wencie mamy sąsiada, tak? Teraz sobie kucamy i oddajmy ostatnią figurkę. Tutaj, no. Coś się stanie? Nie widzę, żeby coś się stało. A może w dobrej kolejności muszę postawić? Kombinacji będzie 6 tutaj. A może kolejność jest taka jak tutaj na lodówce? Tylko uważajmy. Czyli dziewczynka, chłopak i sąsiad. Kurde, nie jestem w stanie tego wziąć. Muszę chyba coś wyrzucić. Dobra. Sąsiad tutaj. Dziewczynka tutaj. I chłopiec. Jest, udało się, czyli to była nasza zagadka. Mamy ostatni klucz. Ludzie, idziemy do piwnicy. Zobacz. No, ostrożnie, ostrożnie. Musisz tu wypatrywać. Kucnij se. On to słyszał? Nie słyszał tego. Ostatnia kłódka. Jest. Idziemy tam, idziemy tam. I zamykamy. Samo się zamknęło. Nie mogę otworzyć teraz. Zamknęło się samo, klątwa sąsiada. Weźmy coś może innego do ręki, łom, żeby nie zasłaniało nam tak bardzo. I tutaj jest jakaś gierka planszowa z kartami. Znowu godzina zacięta na 12.24 albo 11.24. To już wielokrotnie widzieliśmy w poprzednim odcinku, jak się rozglądałem po domu. Jest szafa, czyli on tu chyba też będzie chodził. Jest gazeta do wzięcia. Co? Jest, są w ogóle anagramy stosowane. Czyli wziąłem sobie gazetę, która jest mi potrzebna do dochodzenia.
Nie widzę jej. Czy mogę jakoś ekwipunek albo coś? Nie jestem w stanie chyba tego zobaczyć. I tam były jakieś anagramy, tak by ktoś literówki robił. Rozejrzyjmy się może jeszcze w tym miejscu, być może coś ciekawego znajdziemy. A tak to wydaje mi się, że później tutaj będzie policjant też chodził, bo będzie otwarte. Dlatego jest tutaj szafa postawiona. Dlatego lepiej, żebyśmy najpierw zobaczyli to miejsce. Tak czy siak to wygląda jak taki składzik, w którym ktoś się ukrywał. Jakieś dziecko się bawiło, tutaj miało fortecę z koców, też taką miałem w dzieciństwie i poduszek. Miało grę planszową. No i coś się tutaj wydarzyło w związku z tym. Ale nic z tym niestety nie można zrobić, więc wyjdźmy na górę. Pyk, otwieram. Okej, otworzyłem. Jest już wieczór. Co to? Samolocik leci z papieru. I to jest plakat. Help me, help me. Też jest znowu literówka zrobiona, anagram. Help me. I są tutaj samolociki. Mam iść śladem tego, czyli po samolocika, który do nas rzuca chyba to dziecko, musimy dojść do tego, co tu się wydarza. Ojeju, ale on tego narzuca jak na śmieci, na szczęście to jest tylko papier. No, ale z drugiej strony ktoś może się... Ile tu jest tych samolocików? Skąd on to rzucał? A może z domku na drzewie to dziecko nam rzucało te samoloty, dlatego to tak między stodołą a domem. Mogę użyć w tym momencie drona, żeby zobaczyć, czy coś na wysokości się nie znajduje. Nie mam za bardzo innego pomysłu. Zobaczmy, czy dron coś widzi. Ja tutaj nic nie widzę, wam powiem. Drodzy widzowie, jesteście widzami, to widzicie, ja nie widzę. Z drugiej strony tu jest mnóstwo tych samolotów. Może któreś z tych drzew było na mapie. A może ta mapa w ogóle nie miała znaczenia teraz. Jest też zawsze opcja, że ja nie muszę dronem tutaj latać i szukać. Muszę iść dalej ścieżką na przykład i coś się odblokuje, bo zobaczcie, że chyba tutaj wcześniej były te nie papiery, tylko te taśmy były rozwieszone, żeby tutaj nie wchodzić. Więc może teraz właśnie miałem po prostu tę lokację mieć otwartą i gdzieś się udać. Samoloty w dalszym ciągu pokazują mi na drogę, tylko to jest psychodela, jakby nie patrzeć, że aż tyle samolotów ktoś rzucał z papieru. I w dodatku, ile ja spędziłem czasu w piwnicy, w tym składziku, skoro tu się pod moją nieobecność tyle stało. Sumeum, o to było! Muzeum, Sumeum. Był na gazecie Sumeum napisany. Poprzewracane literki są. Zobaczmy w takim razie, co w tym muzeum. Tu jest muzeum Sumeum. Egesz megesz. Zobaczmy, co w środku. Pewnie sąsiad nagle. Jest łopata od sąsiada. Serio tu może być sąsiad. Nie wiem, czy mam zamykać ze sobą. Jest szpadel, weźmy go. No i budzi grozę. No, nawet głowa zaczęła mnie boleć, aż po wzięciu tej łopaty. Przykre wspomnienia się. Nie, czemu? Halucynacje. Shovel Knight, zdobyłem achievement. I znowu się budzę, drugi raz z rzędu w swojej chacie. Zegarek mi piszczy. I prąd nie działa, nie ma prądu. Latarka. Jestem zamknięty, ktoś wali w drzwi. Ale dlaczego znowu jestem w swoim domu po wzięciu łopaty? Czy łopata jest jakąś metaforą w ogóle w tym anime? Nie! Aha, prześniło mi się to. No ja nie wiem, czasem nami się tutaj tak bawią w tej grze. Sąsiad wziął, wyłonił się z dołu i mnie chwycił. A tak naprawdę nie ma nocy nawet. I zobaczcie, że teraz policjant jest w zupełnie innym miejscu. I to jest to muzeum, czy nie? Czy to jest jeszcze coś innego? Bo nie widzę dokładnie. Żegna się z kimś, z jakimś kucharzem. Może po pączki poszedł akurat, bo policjanci lubią pączki. Ja bym w sumie zjadł takie donaty, takie kurcze z polewą taką różową. No zgaduję, że do tego muzeum, tylko pytanie, czy nie tędy byłoby szybciej? Przez te ścieżki, tam. Widziałem tego policjanta. Kupował pączki. W tym miejscu, na kamerach to miałem. To ma być mój następny cel, czy niekoniecznie? Muzeum jest obok. Siema. Ojeju. Oczywiście błędy muszą być. Jaki fajny ryjek masz, pocieszny. Cześć. Czemu tutaj nawet kucharka może być straszna? Nie wiedziałem, że ona też może nas tak chwycić. Żebyśmy tu nie wchodzili. Jaka muzyka. Straszna jesteś. Raczej tego nie widzicie na odcinku, ale mam straszne ciary. Tego, że ona mnie goniła z tą muzyką taką. Hmm.
Tutaj mam drabinę na przykład na górę. Możliwe, że to faktycznie jest mój cel kolejny, żeby tutaj tym razem prowadzić moje dochodzenie i stąd szukać jakichś wskazówek odnośnie tego, co tam się stało z tymi dziećmi. I potrzebuję kamieni, żeby jej chyba stłuc tę szybę. Zobaczmy może, co jest z tyłu. Może tam będzie jeszcze jakaś inna wskazówka. Teoretycznie ja mogę się dalej zakradać za nią i liczyć na to, że mnie nie złapie. I faktycznie to jest teraz, ona pełni rolę tutaj policjanta, sąsiada i nie tylko. Nawet możemy od tyłu wejść. Kotek jest, to od niej kotek. Mogę go zabrać? Nie! Cóż, barczasta baba. Ona się nie przejmuje. Czyli kotek jest jakimś utrudnieniem, ale serio, nie sądziłem, patrząc na to na początku, że my tu będziemy próbowali coś dalej robić. Myślałem, że to jest po prostu taka lokacja przejściowa. Mogę wziąć to, a tutaj muszę ten klucz znaleźć do tego miejsca. Do czego pokrętło? Dobre pytanie. A tobie coś mam zabrać? Tobie coś mam dać. Tobie mam, mogę też cię pogłaskać? Cześć, kotek. Chociaż on mnie łapką tak szturcha. Miau. Miau, nie dotykaj moich uszu! Chciałem kerfusia zrobić, ale nie wyszło. A niech to, nie widzę go, jak mogę go teraz dorwać? Teraz pytanie, po co mam to, co mam? Czyli po co mi to pokrętło? Do czego mi to jest potrzebne tutaj? Tu jest radyjko, ale nic z tym nie mogę zrobić. Numerków brakuje, a jeden z tych numerków ma kotek. I potrzebuję znaleźć sobie... Ale się zestarzałaś. Potrzebuję tutaj znaleźć... Myślałem, że to jest teren, na którym mogę być. I straciłem to pokrętło. Ale ona jeszcze mi minę jak taki robot dosłownie. To jest dodatkowo niepokojące. Nie, nie, nie. Nie wrócisz do pracy. Nie będziesz pracować. Bo ona się boi, że ją okradnę. Nie, ja nic złego nie robię. Proszę, nic złego nie zrobiłem. Ona ma taki straszny ryj. Policjant na przykład w ogóle nie miał twarzy. Ja się go tak, aż tak bardzo nie bałem. Piszczałem, ale to głównie przez dźwięki i fakt zaskoczenia. Ona to jest zupełnie inny vibe. Ej, może to głupie, ale spróbujmy tym pokrętłem rozbić górę. Co mam na myśli? Tam mogliśmy drabiną przejść i może jesteśmy w stanie to tak rzucić, że rozbije się ta szyba. I będziemy w stanie wejść do góry, a nawet jeśli nie, no to wywołamy hałas, na który może ona zareaguje. Zobaczmy. Jest. I teraz rzucam. Zadziałało, zadziałało, czyli to było do tego. Ona pewnie tu przyjdzie. Będzie się dziwiła, co jest grane. Jest klucz kolejny potrzebny. Klucz, niekoniecznie klucz. Ona tu przychodzi czy nie? Nie widzę. Mam się chować na pewno tutaj. Nie, nie, nie. Nie! Przynajmniej coś dalej przechodzimy, tak? Dwie kłódki muszę otworzyć, czyli dwa klucze są do zdobycia. Jeden w sejfie i jeden jest tutaj w książce. Czy ona tu chodzi w pobliżu? Nie wiem, ale mogę się chować. Przeszukajmy to miejsce. Tu ma... Nie, schody! Niekoniecznie do nieba, prawda? Co jest? Siłą mocy Jedi! Przyjść przynajmniej nie w 3 sekundy. Zastanawiam się... są moje nożyce. Straciłem je? Nie kojarzyłem. Może to inne nożyce? Nie widzę jej. Możliwe, że też za daleko szukamy. Jakiś obrazów, możemy coś przesuwać, gdzieś wychodzić jeszcze na zewnątrz. I tak to mniej więcej... szukać. Tu potrzeba pokrętła. Dobra, wszystko jasne. Tylko ona może gdzieś słyszeć, że ja tu chodzę sobie. Więc wyjdźmy na chwilę, chodźmy po to pokrętło. To łom może wywalę. Na razie. Tylko to wykonało hałas. Dobra, nie złapiesz mnie tu już. Nie sądziłem, że rzut łomem może wywołać taki hałas, ale w sumie to było do przewidzenia. I mogę tutaj puścić coś, nie wiem, co mi to daje. Ona tu idzie? Nie widzę. Jeszcze? Co to daje? Gdzieś woda leci pewnie, tutaj muszę wodę puścić. Tak? Ona tu idzie, idzie tu! Co jest? Wdrapałem się tutaj! Nie wiedziałem, że tak się da, fajna kryjówka całkiem. Tylko muszę hałasu wtedy narobić. O, tu coś jest, tu jest też puzelek, muszę to obciąć. Mam dwie pary nożyc. Nie wiem, które mogę tu wykorzystać. O, mogę podciąć, ale to cały czas odrasta. A te drugie? Odrasta jak
dużo chwasta. A, bo to jest cały czas podlewane chyba. Muszę najpierw odciąć od wody, tak? Dobra. I teraz? Faktycznie uschło. Czyli to do tego było. Do tego nożyc potrzebowałem. I mam numerek. Wywalmy te nożyczki i weźmy sobie ten numerek. I numerek jest na pewno na dół. Więc już mamy pierwszy numerek, a tu chyba cztery są do zdobycia. Okej. Wstawiamy piątkę. Nie widzi tego. I na pewno kolejny numerek ma kod. Nie wiem, czy musimy mu jakoś zdobyć jego przychylność, czy co miałem zrobić właściwie. O, zobaczcie. Ona ma coś z tyłu. Ona ma klucz od razu z tyłu. Mogę to wziąć? Mogę wziąć. Wziąłem jej, z tyłka wziąłem jej klucz. I to będzie klucz, który działa do księgi. Albo do tego sejfu. Możemy to przetestować. To na pewno tutaj. Działa, działa, do sejfu. I tu jest jedzenie. Rybka dla kotka. Tak? Chcesz? Kurde, babo, zostaw. To nic, że jestem złodziejem i włamywaczem. Masz mnie tu puścić. Masz rybkę. Dasz mi to? Dał, kociarz, dostałem też achievement na Steamie. I weźmy sobie ten przycisk. Czyli mamy już jedynkę. Jedyneczka, jedyneczka. Potrzebuję jeszcze dwóch numerków. Gdzie mogą być? Nie mam kompletnie pojęcia. Może jakieś obrazy przyklikać albo coś. Okej. Coś chyba jej się nie podoba. Co jest? Rozbiłem sobie okno! Co to miało być? Ej. Mogę ci rozbić inne okna? Co tu mogło się stać? Ojeju. Siema. Mam wrażenie, że ona zagląda w moją duszę w tym momencie. Zepsułem NPC-ta chyba. Jak tutaj wejdę? Wejdzie za mną? Wejdzie za mną, dobra, nieważne. Jeszcze pytanie, co z tą książką w ogóle? Czy ja mogę coś z nią zrobić? Jak zdobyć ten klucz? Obraz jakiś wyklikam. O ile tu ktoś nie idzie. Nic, nic, nic. O, to mogę, coś z tym mam zrobić. Tutaj, tu mogę godzinę nastawić. Ale na jaką? Na 12:24? Nie. Spokojnie, spokojnie. Wskazu, o. Jest klucz kolejny. Zamrożony klucz, mogę do pieca. Tutaj. Ogrzać. Dobrze. Ona tu nie idzie póki co. Mam klucz, to jest ten klucz do księgi, ale nie mogę tego wyjąć. Czym mam to wyjąć? Blachą? Rękawicą? Rękawicę potrzebuję jakąś. A może ona mi to wyjmie? Jak zobaczy... O! Tu jest. Rękawica. Będziemy współpracować czy nie? Wyjmij. Rozumisz? Wyjmij. Proszę. Na chwilę chciałem się spojrzeć w kamerę. Pomyślałem, że się nie ruszy. Ona próbuje iść na górę. Coś tam słyszała, jakiś hałas. To jest dla nas okazja. Oj. Może coś tu będzie. Jest jakiś ptaszek. Tu jest. Jest gaśnica. Jest gaśnica. Okej. To robimy tak. Szybka akcja będzie, że jak ona jeszcze raz pójdzie, to idziemy tam i sikamy tą gaśnicą. Działa wszystko. Nie muszę ładować ani nic z tych rzeczy. Odchodzi mi specjalnie. Gaśnica, moment. Działa. Może się ochłodzić? Czy jeszcze mam ochłodzić? Halo? Dobra, jest do wzięcia już chyba. Jest do wzięcia, super. To idziemy po książkę. I możliwe, że dzisiaj piekarnię zakończymy. Cieszy mnie to, że już powoli tak bardziej łapię te zagadki. Aczkolwiek i tak, no, wszystkiego sam nie daję rady zrobić. Gdzie ten klucz jest? Potrzebuję klucza. To był ten klucz? Działa, okej, okay. Da się włożyć. A w środku co jest? Bo to od początku mnie zastanawiało, gaśnicę wywalę. Jest przycisk kolejny, czyli w książce był ukryty. Miała, to była fejkowa książka, miała wyżłobioną zawartość. I mamy kolejny przycisk, to jest szósteczka. Jeszcze siódemki nam brakuje. Tylko gdzie będzie siódemka? Może coś z tym zegarem będzie. Tylko skąd zdobyć w ogóle wskazówkę? Dostanę jakąś wskazówkę, czy nie? Co ty tam przeglądasz tak bardzo? Gaśnicę na dół, czy coś. A, gaśnicę! Wkurzyła się, że gaśnicę jej przyniosłem. Dobrze. Dobrze, niech zejdzie z tym. Mam to miejsce dla siebie tymczasowo. Z tą gaśnicą chodzi. Co mi zrobisz z tą gaśnicą? Dobra, dałaś radę. Wracamy do nożyc. Dowiedziałem się, że tutaj to musimy obciąć i tu jest wskazówka. Ukryta. Możemy włożyć tu, ale jaką godzinę to nie mam pojęcia. Jaką mamy zrobić?
Proponowałbym 12.24 jakoś około może. Czyli Mangetsu, jak się dobrze znasz na zegarze? 12. 24? Nie zadziała? Aha, dobra, 10.35 jest, czyli muszę po prostu dobrze ustawić zegar. Poleciałem. No dobra, to Mangetsu. Z podstawówka się kłania. 10.35. Jest. Otworzyło się, mam 7. Czyli teraz mogę się dostać do sejfu. Tylko pytanie, czy jak to włożę, to od razu mi się ten sejf otworzy. Znaczy kasa, nie sejf, sorry. Czy będę musiał jakiś kod wpisać? Nie, kod jest jakiś do wpisania. Tam też jest 10. Może 1035. Nie ma 0. 1576. Jest! To stąd był kod! No sobie cyfry obok zacząłem pisywać i się udało! Bułka z masłem. Dostałem, osiągnięcie dostałem. Klucz chyba do czego? Ale wydaje mi się, że w tym momencie możemy sobie zakończyć, bo i tak mieliśmy długi odcinek, bardzo dużo zagadek, ale cieszę się, że sprawnie mi to idzie i nawet aż tak dużo nie muszę gdzieś tam się posiłkować, jak utykam. Cóż, podobają mi się zagadki, jak już mówiłem, więc widzimy się, dosłownie widzimy, bo jest moja twarz. Widzimy się w następnym odcinku i trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i pa pa!